Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy przy komentarzach na temat bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego. Może nie tyle samego Uniwersytetu Warszawskiego, bo ja dziesiątki ludzi znam jako absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, ale wiem, że Lidka Lipska, jak ona jest absolwentką, bo to była, to bez sensu mówić, Uniwersytetu Warszawskiego, to ona musiała pierwszy, drugi rok odpracować. Nie było tak, jak teraz, że wiesz, czy się stoi, czy się leży, to się należy, bo tutaj są sesje w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i oni śpią. No to więc jak śpią, to... No ale pani Morawa miała wernisaż w trakcie ostatniej sesji. Jak był wernisaż, no to z winem wchodzili, proszę Państwa. Ta ochrona ślepa, ta ochrona głupia, bo to są komuchy. Czy się stoi, czy się leży, to się należy. O, oni bardzo się cieszą, że pieniądze i tak mają, a pracować im się nie chce.